1 lipca, drodzy wierni, zawsze uświadamia nam, takie daty, jak szybko ucieka czas, że pół nowego roku, roku, który jeszcze niedawno był nowy, już minęło, jest półmetek tego okresu i zawsze w takich chwilach musimy się zastanowić, czy jesteśmy dobrze przygotowani, czy dobrze wykorzystujemy upływ tego czasu. I właśnie dlatego to święto, które rozpoczyna drugie półrocze roku świeckiego, uświadamia nam, jak bardzo jesteśmy ciągle na manowce, jak bardzo wiele potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa i Jego przy najdroższej krwi, ażebyśmy byli zbawieni. Że ta przynajdroższa krew jest absolutnie wszystkim, czego potrzebujemy. To święto, które dzisiaj obchodzimy, jest stosunkowo młode, bo za rządów Pius IX po powrocie do Rzymu w 1849 roku, więc niewiele ponad 160 lat temu. Niemniej jednak jest to święto bardzo potrzebne. Jest to święto, po pierwsze, ściśle spokrewnione, będące poniekąd odblaskiem święta Bożego Ciała. W święto Bożego Ciała przede wszystkim skupiamy się na obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Czcimy Go i głosimy Jego triumf na ulicach naszych miast. Natomiast święto przy najdroższej krwi Chrystusa zwraca nasze myśli, nasze serca ku z powrotem Chrystusowi, temu wydarzeniu, które było najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości, kiedy to Bóg, człowiek poświęcił się na krzyżu, żebyśmy mieli zbawienie, żeby przynajdroższa krew została, żebyśmy tą przynajdroższą krwią zostali uwolnieni. Ewangelia z dzisiejszego święta mówi o przebiciu Bogu Chrystusa i o tym, jak woda i krew, krew i woda wypłynęły z tego boku Chrystusowego. I zatem jest to, można powiedzieć, dokładnie ta Ewangelia, która legła u podstaw całego buntu Najświętszego Serca Pana Jezusa, już poczytając od średniowiecza, od świętego Anzelma, aż po dzisiejsze czasy. Jest to ta sama Ewangelia, dlatego święto imię przy najdroższej krwi jako znakomicie pasuje, jako uwieńczenie, jako zakończenie miesiąca czerwca, miesiąca Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak być może wiecie, moderniści się zlikwidowali to święto w swoim kalendarzu, znając, że po co mnożyć niepotrzebnie święta, skoro w czasie Święto Bożego Ciała święci się przecież również przy najdroższą krew Chrystusa, która jest częścią ciała Chrystusowego. Jest takie racjonalistycznie w gruncie rzeczy podejście nie do wiary, który nie wierzy w to, że każda z tych rzeczy ma swoje znaczenie, każde święto ma swoje znaczenie. I to święto przy najdroższej krwi Chrystusa, można powiedzieć, ma szczególnie dla nas w dzisiejszych czasach, w ostatnich dziesiątkach lat, szczególne znaczenie, kiedy to ta przynajdroższa krew Chrystusa przestała niemal na całym świecie obmywać dusze wiernych, kiedy to w wyniku modernizmu, apostazji ludzie zaprzestali myśleć o swoim zbawieniu, zaprzestali myśleć o tym, że tylko za cenę przy najdroższej krwi Chrystusa mogą zostać zmyte ich grzechy. Dlatego chcemy ze szczególnym hołdem i czcią czcić przy najdroższą krew Chrystusa i dziękować Panu Jezusowi za Jego śmierć krzyżową. Prefacja dzisiejszego święta jest o Krzyżu Świętym i powinniśmy bezustannie powracać na górę Kalwarię, do tego miejsca, w którym spłynęła na nas przynajdroższa krew Chrystusa, spłynęło na nas zbawienie, na której to górze Chrystus obmył nas i złożył Bogu Ojcu w Duchu Świętym, jak mówi lekcja świętego Pawła do Żydów, w Duchu Świętym złożył Bogu Ojcu ofiarę. Ofiara Chrystusa, jakkolwiek była przede wszystkim ofiarą drugiej osoby Trójcy Przynajświętszej, to angażowała wszystkie trzy osoby, bo była złożona Bogu Ojcu przez Syna Bożego, a wszystko działo się w Duchu Świętym. Ta przynajdroższa krew musi być i dla nas źródłem zbawienia. Musimy ją szanować i musimy wszystko robić, aby przynajdroższa krew obmyła i również
również i nasze dusze, byśmy byli jak najczyściej, byśmy byli jak najczystsi, byśmy byli jak najbardziej godni krwi Chrystusa, byśmy jak najlepiej pożywali ciało Pańskie, byśmy mieli siłę do zerwania z grzechem. Przynajmniejsza krew Chrystusa ma też ogromną, ogromną moc w sobie. Jest, można powiedzieć, tym, czego najbardziej boi się szatan, bo on zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest ona wartościowa, jak wiele Chrystus uczynił, że ta właśnie przynajdroższa krew Chrystusa jest najlepszym lekarstwem na działania również diabelskie. Dlatego właśnie litania do przynajdroższej krwi Chrystusa, która jeszcze która została zaprobowana przynajmniej do użytku prywatnego jeszcze w katolickich czasach, ta jest jednym z najlepszych sposobów na życzenie sobie łaski, szczerego nawrócenia i jednym z najlepszych sposobów, żeby przeciwstawiać się pokusom szatańskim, siłom, wszystkiemu temu, co nam na drodze naszego zbawienia grozi. Drugim świętem, które jest na początku lipca, to jutrzejsze święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. To święto ma ścisły związek z oktawą świętego Jana Chrzciciela, bo wiemy przecież, że właśnie po nawiedzeniu świętej Elżbiety, święty Jan Chrzciciel został uświęcony w łonie świętej Elżbiety i można powiedzieć, że jest to również piękne zakończenie tej oktawy, jednocześnie wspaniały przykład tego, jak my mamy postępować w naszym życiu. Otóż Maria sama, będąc już błogosławioną, podążyła do krewnej swojej Elżbiety, by jej usługiwać, by przygotować, by pomóc jej narodzenie świętego Jana Chrzciciela. Ta ogromna energia i siła i zdecydowanie, jaką miała Najświętsza Maria Panna, by pomóc bliźniemu, powinna również nas ożywiać, powinna nam uświadomić, że życie zagłębione w Bogu, życie modlitewne nie przeszkadza absolutnie życiu czynnemu, że te dwa sposoby służenia Panu Bogu mogą w doskonałej harmonii być pogodzone, aczkolwiek dla nas zranionych grzechem pierwotnych, którzy ciągle cierpią z tego powodu, z powodu skutków grzechu pierworodnego, ciągle jest to trudne do osiągnięcia. To święto jutrzejsze jest jednym ze starszych świąt, bo pochodzi z czasów średniowiecza, kiedy to franciszkanie, ojcowie franciszkanie po raz pierwszy zaczęli to święto obchodzić i papież Bonifacy IX w 1389 roku ustanowił święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Razem z Marią chcemy zatem rozpocząć ten miesiąc przenajdroższej krwi Chrystusa, który jest miesiącem, gdy przypominamy sobie jeszcze raz, jak wielką cenę zapłacił za nas Chrystus, ażebyśmy mieli zbawienie, że jak wielką rzeczą jest to, co uczynił dla nas Pan Jezus, jak bardzo musimy Go szanować, być Mu wdzięczni, bezustannie dziękować i adorować Mu za dzieła zbawcze, bo nie jest wcale pewne, że zbawienie, które wyprosił Chrystus dla całej ludzkości na krzyżu, że również w naszym życiu się stanie rzeczywistością. Musimy zostanie błagać i żyć w bojaźni, byśmy nie zostali odrzuceni przez Boga, byśmy raz będąc odkupionymi przy najwyższą krwią Chrystusa, byli tego odkupienia godni, byśmy współpracowali z łaską dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, tak jak ona z determinacją i ze zdecydowaniem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.